Cześć widzowie, Leśnik z tej strony. Dzisiaj będzie na odcinku gruba akcja, bo oprócz tego, że zrobimy sobie losowanko, o którym powiem w trakcie filmu, także oglądajcie do końca, to ulepszymy się co nieco, tak by zdobyć przewagę w końcu na Skygenie i rozpieszczać przeciwników oczywiście. Topeczki killów co prawda mi daleko, ponieważ ja killi mam 4300, topeczka jest od 40 tysięcy, także 10 razy tyle ile ja mam. Ale myślę, że takie ulepszenie da nam sporą przewagę i sprawdzimy sobie też ile nam dało tak naprawdę. A tym ulepszeniem oczywiście, tak jak możecie zobaczyć po miniaturce czy tule, jest ulepszenie perku siły na maksa, widzowie. Za aż 500 smoczych odłamków, które udało mi się zebrać dzięki wam, tu jest znacznie więcej, prawie 700. Ale dziękuję każdemu, kto dołożył cegiełkę, jakby nie było łatwo, zajęło nam to dobre 2 tygodnie, albo 3 nawet. I tych smoczych odłamków naprawdę sporo się udało uzbierać. A teraz, zanim jeszcze to ulepszę, widzowie, to pójdę na klepy, zobaczę ile bije ludziom, mając trzecią lepszą broń, czyli 31 i najlepszy amulet serca ziemi. Mój set aktualnie jest z kresu, jedynie klatę mam gorszą i elytrę gorszą, ale nie dałyby one mi jakiejś dużej przewagi, więc na razie się skupiam się na ich ulepszeniu, a bardziej na perkach. Dobra, jak widzicie, nasi klanowicze tutaj sobie przesiadują. Na przykład, o, pomożemy komuś z jakimś tomusiem. Nie wiem, za ile go uderzyłem, kurczę. O, tutaj na przykład kosteczek. 335 HP, widzowie, uderzamy go. 283. Okej, czyli nieco ponad 50 damage'a mu zadaliśmy. Czy taki set, właśnie, taki set ma też armor, więc to ma, będzie miało na pewno znaczenie, że jednego będę bił inną liczbę niż drugiego. Ale 414, cyk. 317, widzowie, czyli prawie 100 HP temu gościowi zadałem. A zobaczymy sobie jeszcze szybko na innych wyspach, na przykład na Miodowej, gdzie tutaj ludzie mają nieco gorsze sety. To jest kwestia, czy ma elytrę, czy nie, bo to też sporo zmienia. 158, 93, okej, czyli 60. Tutaj również 60 zadaliśmy. O, od razu sobie zabijemy, kile muszą się zgadzać. 26 to na strzała. Okej, tutaj Quicksand pisze, że kiedy live, widzowie. Oczywiście streamki są codziennie, także polecam wpijać, bo losuję tam naprawdę sporo itemów i kluczy. Ale aktualnie nagrywam odcinek. Dobra, i zobaczymy, widzowie, jeszcze jedną osobę sobie, na przykład tutaj. Albo, nie, może, o, właśnie. Tak jak ten, 1045, uderzamy. 984, on mnie teraz będzie bił, ale mniejsza w to, dobra. Czyli zadajemy bardzo różnie, to zależy, czy siądzie krytyk, jaki gościu ma secik. No, wiele jest tych czynników tak naprawdę, więc ciężko powiedzieć, ale mniej więcej mamy te przedziałki i zaraz zobaczymy, jak to wygląda po ulepszeniu. Okej, także otwieram Entera, wyciągam wszystkie odłamki, bo nie wiem, ile dokładnie ich tutaj będzie potrzebne. Znaczy, wiem, że 500, ale nie wiem, ile dokładnie to jest staków, widzowie. Podoba mi się to, tak a propos, że mega odżył Skygen. Jak zaczynałem tutaj z powrotem rozgrywkę kilka tygodni temu, to grało po 100, nawet poniżej 100. Aktualnie jest to pod 200 osób. Wczoraj na kluczach było w ogóle 400. Wiadomo, pewnie część na multikontakt, ale mimo wszystko fajna aktywność na tym trybie. Fajnie on się odrodził i liczę na jakiś update ze strony administracji. Dobra. Uwaga, także mamy szamana. Cyk. Perk siły na maksa, widzowie. Zostało mi się, no, tylko 3 staki. Nie, nieco ponad 3 staki. 3 staki i 11. Smoczych odłamków. Ja sobie je szybciutko odkładam. I teraz chciałbym wam powiedzieć o konkursie. Otóż, do wylosowania dla was mam Genbuścika razy 10, także naprawdę spoczko, oraz najlepszy kluczyk, czyli kluczyk do Starboxa, no bo jest jeszcze, wiadomo, Lucky Block, ale to już bloczek jest najlepszy, ale mam dla was do Starboxika, gdzie jest nawet drugi najlepszy set, także naprawdę, naprawdę fajniusio. Oczywiście, żeby zgarnąć, trzeba wpić do mnie na Discorda, gdzie oba losowanka są. Discorda macie w opisie oraz w przypiętej wiadomości. Także zapraszam was serdecznie i życzę każdemu powodzenia. Dobra, teraz tak, odłożę sobie to na chwilę jeszcze do Endera, tutaj. Idziemy, widzowie, zobaczyć ile bijemy. Wcześniej, no, to były te przedziały różne, ale zobaczymy, czy coś się w ogóle zmieniło. Powinno się zmienić całkiem sporo, ponieważ wcześniej miałem te 4 obrażenia perkowe, teraz mam aż 6, czyli o połowę więcej. Dobra, tu mam jakiegoś gangstera. 338. 270. Okej, czyli po około 70 HP, widzowie, go bijemy. Okej, 60-70 HP. Czy coś się zmieniło? Nie wiem. Uwaga, tutaj typeczka. Też 70. Tego na strzała. To trzeba, wiecie, widzowie, jakiegoś takiego w miejscu, żeby można dobrze to zaobserwować, czy w ogóle coś nam to dało. DWR. Po 50 w ogóle, mega mało. To też kwestia, wiadomo, na ile gościu ma tutaj pancerza.
Tego za 50 w ogóle uderzyłem. Mi się zdaje, albo bije jeszcze mniej niż wcześniej. 555? 450, okej, czyli z krytykiem widzowie ponad 100 zadałem, a to jest ziemski set. Gość miał ziemską banię, także secik 23. Czyli krytyk widzę mega dużo tutaj zmienia w tym damage'u. Także opłaca się krytować, niekoniecznie spamować. Dobra, temu zadaliśmy też 70, tak na oko. 60, uwaga, i na strzała. Fajnie. 124, 125. Czekaj, o, cyk. 40, czyli 80 HP. Dobra. Dobra, tego na strzała. Na pewno leczy mnie też dużo. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego perku, czy tego, że ostatnio zwiększyłem ilość HP poprzez lepszego seta. Okej, ten ma 214. 115, widzowie, ponad 100 damage'a krytykiem, a bez krytyka? A bez krytyka 70. Okej, czyli zwiększyły się. Zwiększyły się te parametry, bo wcześniej bez krytyka byłem 50-60, teraz praktycznie ciągle 70, a z krytykiem ponad 100. Także jest znaczna różnica. Jest znaczna różnica. Ja chcę tutaj tak jakoś, o, ładnie sobie ustrzelić na strzałkę. No, te niższe sety one-shotuję. Polecę jeszcze na miodową, tak jak wcześniej, żeby zobaczyć, jak tam się będzie sytuacja plasowała. Dobra, tu mam jakiegoś gangstera, 200 HP. Okej, okay, za 50 go uderzyłem, także nie za dużo, ale to taki totalnie kiepski hit był. Tego już lepiej, za 70. Tak liczę też na oko te uderzenia, ale... ale... Wow, co, ciągle ktoś chce u klanu, także zaprosimy sobie klan, zaproś Idol Miku. Niech sobie wariat dołączy, a ma już klan. To nie dołączy, no. I cyk. Widzowie, ponad 100 HP. Ponad, grubo ponad. 70 krytykiem. No, jest różny ten damage, ale na pewno wzrósł. Na pewno wzrósł. Wydaje mi się, że taka 1/3, 1/4 mi wzrosła, bo słyszałem opinię, że absolutnie nic ten perk nie daje. Ale jednak coś daje. Kolejnym perkiem, który chciałbym ulepszać, oczywiście będzie perk wampiryzmu, który będziemy sobie tutaj celowali. Fajnie jakby było to 5%. No bo ten wampiryzm oddaje po prostu to healanie. No jest naprawdę OP tak naprawdę. Jest naprawdę OP tak naprawdę. Cóż za masło maślane. Ale no, będę go ulepszał. Życia mi się wydaje, że na razie nie opłaca, bo to jest 100 HP przy 1200 wcale nic nie zmienia. Perku dropu też mi się w sumie zbytnio nie opłaca. A smocze fajerwerki mam, nawet 3, także też ich nie kupuję. I cóż widzowie, na dzisiaj to tyle. Macie oczywiście gen buścika oraz kluczyk do wygrania na moim Discordzie. Także wbijajcie, cześć i czołem, trzymajcie się wesoło, widzimy się na streamkach, elo. Dogrywam to widzowie w trakcie montażu, ale chciałbym, abyście napisali w komentarzu jakieś swoje propozycje, co można by zmienić, co można by dodać na Skygena. Może jakieś nowe wyspy, zmiany w perkach na przykład, czy też zmiany w klanach, ulepszenia, brak limitów, sojusze, co o tym sądzicie po prostu. Tak aby można to na przykład fajne pomysły podać do administracji. Bo naprawdę zależy mi, aby ten tryb odżył, mam z nim dosyć duże wspomnienia i fajnie by było na nim pograć, jakby był taki update i więcej ludzi niż teraz. A myślę, że na pewno zebrałoby się sporo osób chętnych do rozgrywki w momencie, kiedy taki update by wleciał.